Uwolniwszy tajemniczego maga Skydan swych oprawców gdzieś głęboko pod powierzchnią ziemi, przystąpił on do rytuału przywołania. Proces ten trwał niezliczoną ilość dni, ale w końcu nadszedł ten moment. Udało mu się. Starzec za pomocą magii przyzywania zdołał sprowadzić na ten świat podniebną fortecę badawczą, a po tym wydarzeniu wyjawił prawdziwy cel swojego istnienia. Mianowicie był on poszukiwaczem starożytnych run magicznych opartych na żywiołach, a badając je, chciał pozyskać ich moc do zbawienia świata, aby ład i porządek trwał w najlepsze. Do tej pory udało mu się zgromadzić runy lodu, ziemi, światła, mroku, ognia, wody, powietrza oraz natury. Jest także w posiadaniu tajemniczego kryształu, tak zwanego kryształu żywiołów, z którego pozyskał wszystkie z wyżej wymienionych run. Ujawnił on, że podczas badań nad tym kamieniem napotkał wiele trudności. Z tego też powodu nie jest w stanie określić, jaką runę żywiołów skrywa, ale to tylko kwestia czasu, jak sam wspomniał. Z tego miejsca chciałbym pozdrowić użytkownika o nazwie Leń Patentowany za wsparcie kanału oraz miłe słowa w moją stronę. Dziękuję i pozdrawiam. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Terraria i mam nadzieję, że ta scenka, którą tutaj ładnie odegrałem dla was, się spodobała, że wam przypadła do gustu. Podczas budowania tego oto obiektu tutaj, jak widzicie, natchnąłem się takim, kurczę, klimatem i wymyśliłem taką oto historię związaną właśnie z tym tutaj miejscem i mam nadzieję, że wam się ona spodobała, tak jak już mówiłem. Tutaj jest ten cały kryształ, z którego tajemniczy mag ciągle próbuje wydobywać oto kolejną runę i nie wiadomo, jaka ta runa jest. Jak widzicie, tutaj reszta jest tych run, o których była mowa przed chwilą. Jak widzicie, jak tak ten cały budyneczek się prezentuje. Troszeczkę nad nim siedziałem. Mam nadzieję, że wam się ona, ta budowla podoba. Mi się podoba bardzo. Jak widzicie, nasz tutaj mag One Trick sobie siedzi, więc fajnie to wygląda. Proszę bardzo, tutaj mamy to główne pomieszczenie z tymi wszystkimi runami, które on już tu posiada na swoim, prawda, koncie. Więc możemy już my w tym momencie pożegnać się z tym budyneczkiem. Mam nadzieję oczywiście, że wam się ona, ten budyneczek naturalnie podoba. Możecie ocenić w komentarzach, czy fajne, czy niefajne. Od dawna próbowałem znaleźć jakieś fajniejsze zastosowanie do tych takich świecących kamieni Rainbow ze slime'a podczas burzy. Podczas ulewy mamy tam szansę, że slime się zrespi i z niego wypadają właśnie te takie kamyczki. Dlatego też postanowiłem, że zrobię to taką rzecz, że to jest taki zamek unoszący się na tych, prawda, runach magicznych. No i tutaj, jak widzicie, mamy chmureczki, przez które możemy się dostać do tego zamczyska, do tej fortecy. Proszę bardzo. Ojej, jakby ktoś się spadł, no to prawda, możemy skrzydełkami się uratować. O nie! Ja chcę tutaj. Proszę bardzo, możemy sobie zejść ładnie, albo jak będzie chciał ktoś wejść, to sobie wejdzie, prawda, po chmurkach. Ale w tym momencie, moi drodzy, co my będziemy się zajmować? Będziemy się zajmować naturalnie stworzeniem nowych przedmiotów do naszego ekwipunku. Teraz tutaj macie taką wstawkę, że wydrupiłem oto ogniste pióro w podziemi, bo też siedziałem nad tym troszeczkę i zabiłem chyba ich z milion tych demonów, a wyobraźcie sobie, że właśnie w ostatnim momencie, jak był sobie demon taki, który się tam zespawnował pod tą platformą taką, no to akurat tam nie nagrywałem, bo mówię sobie, a przecież też nie wypadnie. I kurczę, wypadło, akurat wtedy wypadło, ale nagrałem, jak zebrałem to piórko, więc wszystko jest udokumentowane, więc nic tu nie jest oszukane. Dobrze, więc moi drodzy, tworzymy sobie nowe rzeczy, tworzymy sobie na początek skrzydła ogniste, yeah! Jeden defensa, no nie za dobrze, ale dobra, nieważne. Mamy ogniste skrzydła, zaraz sobie to będziemy wszystko robić. Tutaj teraz do warsztaciku łączymy sobie
Oto takie dwie rzeczy. Chwila, momento. Dobrze, już jestem, przepraszam za to krótkie cięcie. Jak już mówiłem, robimy sobie urok mitów. Tworzymy go za pomocą opaski regeneracji oraz kamienia filozoficznego, który też wypadł mi gdzieś tam w podziemiach, kiedy starają się wydrobić naturalnie te ogniste pióro. Więc robimy sobie o tą piękną, prawda, opaskę, która daje nam regenerację życia i skraca nam czas odnowienia mikstur leczenia. I to jest bardzo fajny przedmiot, bardzo mi się on podoba. Dobra, następna rzecz, którą będziemy robić teraz, to jest ten oto Go-Bow, czyli gumowy łuk. Jestem ciekaw, jak on będzie działał, bo w sumie ominąłem go, a on jest całkiem ciekawy. On jest właśnie ze slime'u, czyli z naszych szlamów. Więc zobaczymy sobie, jak on będzie działał. Dobra, następna rzecz, którą chciałem zrobić, to jest ten Strong Bone. Robimy go za pomocą właśnie tego kościanej rękawicy z Skeletrona oraz 10 sztabek Hellstone'u. Więc robimy to i zobaczymy sobie, jak to strzela, bo widzę, że całkiem obrażenia ma całkiem fajne. I czy będzie potrzebował amunicji, zobaczymy. Dobra, to sobie sprawdzimy. Następną rzecz, jaką chciałem zrobić, to robimy sobie sztabki naturalnie z tego całego... może nie z całego, ale zrobimy sobie ich trochę, żeby zrobić sobie nowego seta. Prawda? Dobra, zobaczmy. Zrobimy sobie naturalnie na Rangera, czyli na mojego, prawda, tutaj wojownika, który strzela sobie z dystansu. To nie jest ta czapka, to chyba jest ta, nie? Zwiększa obrażenia dystansowe, 13 punktów obrony. Tutaj jest też... O nie, to jest 9 punktów obrony. Dobrze, no to fajnie. No to sobie robimy tą czapeczkę. 20 szans na zużycie amunicji. Więc robimy sobie czapeczkę, robimy sobie, prawda, napierśnik oraz buciki. I super, mamy... trafił się warding, świetnie. No to już takie trochę gorzej. No czapka może nie aż tak, ale... No to na pewno trzeba będzie zmienić. Czy ja chcę coś jeszcze więcej zmieniać? Chciałbym pewnie kulę sobie dorobić z chlorofajtu, tak... Mi się wydaje, bo one 13 punktów obrażeń mają mi też samo naprowadzające, więc to będzie fajne. Zrobimy sobie ich trochę. A, to muszę i tak sobie porobić sztabki. Dobrze, to zrobimy sobie resztę sztabek z całego chlorofajtu, jaki tylko posiadamy. Proszę bardzo. I zrobimy sobie z tego, mi się wydaje, po prostu... przydałoby się jeszcze zrobić kurczę kilof, nie? Czy olewamy kilof? 200 mocy kilofa, a ten... on jest tutaj, 200 mocy kilofa. Nie opłaca się tego robić, tak mi się wydaje. Dobra, robimy sobie... Robimy sobie te strzały do mojego megaszarka. Będę się posługiwał megaszarkiem przy walce z planterą, bo jak nie wiecie albo nie, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się planterą. Mam nadzieję, że ją pokonam. Szczerą nadzieję. Dobrze, więc możemy sobie iść teraz... Czy to jest wszystko, co ja chciałem zrobić? Tak, to jest wszystko. Dobrze, sprawdźmy w ogóle, jak ten łuk działa. No to taki troszeczkę wolny, jak mam B4. Ale bardzo ładnie wygląda, wam muszę się przyznać. Bardzo mi się podoba, jeżeli chodzi o wygląd. Aha, jeszcze zabiłem sobie Wall of Flesha, bo jak właśnie dropiłem to pióro w piekle, to... przypadkiem jakiś demon wrzucił lalkę mojego gaida do lawy, no i wypadł mi Wall of Flesh, musiałem go zabić. I wypadł taki miał thrower. Czyli rzucacz miałów. Popatrzcie. O, strzeliście? A nie mam już żelu, kurczę. Muszę wyciągnąć żel. Świnka. Nie! Gdzie świnkę? A mogę tutaj? Mogę, dobra. Wezmę sobie trochę żelu i zobaczcie, jak ten miał trower śmiesznie sobie tutaj, prawda, dźwięki wydobywa. Tak jak miał mar. Zabawna broń całkiem. Fajnie wygląda te partikle ognia, czy ognia, nie wiem co to w sumie jest. Bardzo ładne, takie różowo-niebieskie, bardzo mi się to podoba. Jak mam B4, bardzo fajnie to wygląda. Ale nie będziemy się tym bawić, ponieważ to jest bardzo słaba broń i to bardziej jako taka ciekawostka służy, jak dla mnie. Dobra, to my sobie idziemy po prostu przekuć. A, jeszcze to musimy stestować, jak to działa? Proszę bardzo, to strzela zwykłą amunicją. Ciekawe, myślałem, że to będzie strzelać jakimiś high velocity bullet, czyli kulami, które bardzo szybko się przemieszczają, tak? O to chodzi. Wow, jakie obrażenia, kurczę. Muszę przyznać, że całkiem fajne to wygląda. A jak to by wyglądało, gdybym strzelał tą kulą? Zobaczmy obrażenia może. No też myślę, że to taka bardziej ciekawostka jest, no chciałem to po prostu zrobić, bo widziałem, że mogę, więc czemu nie, kurczę, nie? Czemu tego nie zrobić w sumie? Żeby to pokazać na odcinku, może komuś się spodoba, może ktoś będzie chciał sobie zrobić to sam we wcześniejszym etapie gry, kiedy ja to pominąłem de facto. Dobra, zrobimy sobie tych dwóch moich kolegów.
Wyciągamy sobie naturalnie jeszcze mojego Lucky Charma, żeby móc przekuć sobie tą moją zbroję z Color of Eye tu, tak żebym miał tu, wiadomo, lepszą szansę na prefiksy. I proszę bardzo, chodź tu, kolego. Przekuwamy najpierw klatkę. To nie bardzo, bo defensa nie jara mnie. O, proszę bardzo, to mi się przyda. I jeszcze tutaj. No come on. Szybkość poruszania się nie chce. Znowu wróciliśmy do many. Ech, cały czas ta mana. Proszę dać mi odporność. Nie chcę punktów obrażeń, bo to jest troszeczkę bezużyteczne dla mnie. No come on, bo mi się zaraz pieniądze skończą. Czy defensa, dobra, zobaczmy na razie to. Jeszcze te skrzydełka, bo skrzydełka też będą drogie do robienia. Ojeju, jeju. No nie chcę obrażeń. O, dobrze. To jeszcze spróbujemy w takim razie to dociągnąć do końca. No i pięknie, jeden prefiksik. Dobra, super. To możemy sobie założyć. Mamy też oto kryształ, jak widzicie. Ta zbroja posiada właśnie taki kryształ. Przyzywa potężnego liścia kryształowego, który rani pobliskich wrogów, więc to jest bardzo fajne. Mógłbym sobie też zrobić strzały z chlorofajtu, bo w sumie nigdy ich nie robiłem. Ale też nie posiadam żadnego łuku, a nic takiego, a nie chcę używać kuszy, ponieważ kusza mnie spowalnia. To jest właśnie ten minus overhaula, niestety. No cóż zrobić, jak nic nie zrobić, nie? Dobra, jak to wygląda teraz pod względem statystyk? 91 obrony, a w tym secie mamy 86. Więc ta deklasuje bajkową zbroję i to bardzo. Tutaj będzie kolejna zaraz, kolejna manekin na moją kolejną zbroję, ale na razie... No niestety nie mam manekina przy sobie, później się tym zajmę. A jeszcze zobaczymy, czy możemy coś z tego zrobić. Bo wydaje mi się... O, proszę, coś tutaj jest. O kurczę, do tego jeszcze nie mamy dostępu. Ale najważniejsze jest to, że mamy tą oto rzecz. Ona jest bardzo przydatna. I też przydałoby się w sumie ją przekuć, kurczę, pieczone. No przydałoby się ją też przekuć, kurczę. Dobra, to zrobimy to jeszcze. I użyjemy tego zamiast czego? Mi się wydaje, że... To mi daje też obrony dużo. Zamiast tego naszyjnika rekina, mi się wydaje. Dobra, ale proszę mi tu... A, schowałem już ten czarmik. Dobra, to wyciągamy go jeszcze raz. Proszę bardzo. I jeszcze raz tutaj zapraszam pana do pogawędki. Dobra, to sobie możemy już zamienić te moje skrzydła na te ogniste. Teraz tutaj. O Jezu, 24 z golda. O Boże. No cóż, dobra, trudno. Mam nadzieję, że szybko wejdzie. Ja zaraz mi się pieniądze skończę, będzie tyle. Znowu będę musiał chodzić i znowu zarabiać. Jezus Maria, to jest najbardziej żmudna rzecz w tej grze. Zbieranie tych platyn. A to tak szybko się rozpuszcza. Jak zbieranie tego to jest udręka, a to właśnie to, że ja to wydaję, to jest po prostu tak jak wolną ręką. Tak po prostu się to rozchodzi, tak o. I tyle. Dobra, wiecie co, ja sobie to póki co schowam wszystko do skrzynki tutaj. Takiej jakiejś, nie wiem, może tej z brzegu po prostu, żebym wiedział, że to tutaj jest. Ja sobie to później stąd wezmę i sobie to, prawda, mianowicie schowamy wszystko do odpowiednich miejsc. Tego na razie nie będziemy używać, to też to schowajmy. Tak, myślę, wydaje, że tak to wyglądać będzie. Dobrze, to teraz sobie jeszcze schowam tego czarmika do świnki. Siup, siup, dobra. No i co, moi drodzy, lecimy. Będziemy się teraz... będziemy zmierzać tym ładnym krokiem tutaj do dżungli. Do dżungli będziemy zmierzać po to, żeby, prawda, sobie tutaj rozprawić się z Planterą. Mam nadzieję, że ją pokonam, mam nadzieję, że jakoś to będzie z nią. Bo nie wiem, jak to jest, czy ona troszeczkę trudniejsza będzie. A też długo nie grałem w Terrarię i teraz jest taki powrót do niej, prawda. A z Planterą dawno się nie biłem. Także zobaczymy, jak to tu będzie, prawda. Zobaczymy, jak to tu będzie. I lecimy. Widzimy się za chwilę. Dobra, moi drodzy, jesteśmy na miejscu. Jak widzicie, platforma jest już zbudowana. Nie chciałem was tym zanudzać, zrobiłem ją sam. Troszeczkę tutaj, wiadomo, terenu powiększyłem, żeby tą arenę zbudować. Kurczę, ale tu się mobków respi. Co tu się dzieje? O nie, jesień nadeszła, super. Cieszę się bardzo z tego powodu.
Dobra, pozabijamy was. Jezus Maria, ile tu się respi tych mobów. Dobrze, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie tutaj po przerwie. Jesteśmy na miejscu, wszystko mnie chce zabić. O, co to wypadło? Lol. Nedler? Co, makaroniarz? Lol, to strzela jakimiś wybuchami, kurczę pieczone, co tu się dzieje? Ale fajnie, że to wypadło na odcinku. Obrażenia dystansowe, super. Jeszcze jakieś jojo, lol? Ale rzeczy wypadły nagle, lol. Śmieszne. Dobra, nieważne. To sobie wrzucimy, wyrzucimy wszystko, żeby nam tu nie przeszkadzało. No i co, moi drodzy, tak wygląda platforma właśnie. Znaczy platforma, arena na planterę. Mamy tutaj, jak widzicie, herd lanterny, mamy tu ogniska. Wszystko, co by nam było potrzebne do zabicia plantery. I też mapki będą nas denerwować, ale na to już nie mamy wpływu, niestety. O Jezu, znowu ten elemental śmieszny. Dobra, pozbądźmy. O, dwa? Halo, nie respcie mi się tutaj teraz, jak ja mam walczyć z planterą, no co jest? Jeju. Dobra, pokonamy was po prostu szybciutko i tyle. Może wypadnie z nich coś nowego, zobaczymy. Kurczę, pieczone. Ła! Czemu on do mnie strzelił? Gini, kolego. Fajnie, że ten kryształ też do niego strzela. Taki dodatkowy DPS-ik dla mnie zawsze spoko. Dobra, wypadło z niego znowu to samo, więc chyba nie będzie z niego nic więcej. Dobra, wyrzućmy to wszystko. Dobra, moi drodzy, przyzywanie planterkę. Tu mam już przygotowanego bulbo obok tego, prawda, tutaj pięknego life fruta. O, proszę bardzo. Super. Dobra, to ja sobie łykam poteczkę za całe HP. Łykamy sobie naturalnie wszystkie podjonki, jakie mam. Przyzywam planterę i jedziemy z tym koksem. Jezus, Maria, boję się. Mam nadzieję, że nam się uda. Dobra, no i co? Będziemy sobie uciekać teraz ładnie. I będziemy do niej nadupczać z moich naprowadzających strzałów, prawda? Znaczy kul, w zasadzie, baletsów. O, jak szybko się poruszasz, pani plantero. Kurczę pieczone, przecież jesteś u siebie w domu, przestań za mną tak szybko podążać. To nie przystoi tak młodemu kwiatkowi pięknemu, prawda? Ciekawy jestem, czy wam jakby sprawia plantera trudności kiedykolwiek. Jeżeli komuś z was sprawia plantera trudności przez przechodzenie normalnej terrarii, to możecie dać znać. I uzasadnijcie czemu. Może to jest druga forma plantery, może pierwsza? Kto wie, kto wie. Chciałbym poznać waszą opinię na temat tego bossa. W zasadzie też na temat jego designu, na temat muzyki. Na temat wszystkiego. Dobra, już mam drugą formę plantery, szybko poszło dosyć. Mamy ogniste skrzydła, nie podejdziesz do mnie, koleżanko. Możemy postrzelać trochę z tego, oto prawda, tutaj waterbolcika mojego, żeby wszystkie te odnóża się paliły. Kurczę, dobra. No i strzelamy sobie do planterki. I zobaczymy, jak to pójdzie. No pół HP ma. Na razie nie może do mnie się dorwać w żadnym stopniu. Może troszkę tego tutaj poużywamy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, zaraz będę żałował. Ała, ała, ała. Najgorsze w Wall of Fleszu, jak ja mam B4 oraz planterze, właśnie są te takie małe, te takie cośki, co są dookoła tych bossów, bo one przeszkadzają jakby nam celować w tą główną część tego bossa, co wydłuża walkę i zwiększa szansę na to, że sobie zginiemy naturalnie, prawda? O nie, 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 gdzie z tym pyskiem? Proszę do mnie odejść. Może i byłeś pięknym kwiatuszkiem, ale już nim nie jesteś. W zasadzie to byłaś, pani plantero. Dobra, jeszcze troszkę HP. Leci, leci, patrzcie, jaka wygłodniała jest. No co, co z tym ryjem do mnie? Giniesz, kurde, rozdupniam cię! Wow, wow, co to był, kurde, za... Panie, to jest ograniczenie prędkości! Plantery nie wolno tutaj tak kurde, tak szybko... Planterom nie wolno tu tak szybko jeździć. Nie znasz się na przepisach, czy jak? Jep, 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 tutaj z karabinku. Proszę bardzo, bawimy się z tobą, bo widzę, że nie jesteś wyzwaniem ani trochę! Juhu! Dałuszę Debs. Mamy tu jakieś informacje. Z lochu i z oceanu, prawda? Ciekaw jestem, co to będzie znaczyć dla nas ogólnie. Więc mamy planterkę za sobą, nie było to trudne. Mając tak świetnie wykokszoną postać, to nie może być trudne. Dobra, ja się palę, to wskoczę sobie do wody. Czy jeszcze tu gdzieś mam jakiegoś bulba do zniszczenia, żeby móc zabić sobie kolejną planterę, fajnie by było. Polećmy sobie tu do góry, może tu gdzieś będzie bulb jakiś planterowy. Zbieram sobie te owoce życia. Mimo tego, że mam już full zdrowia, to jakoś mi się wydaje, że... Kurczę, co jest, no?
O, halo, do góry chcę. To być może one się będzie się dało z nich coś zrobić więcej. Nie sprawdzałem tego jeszcze, ale jakoś takie przeczucie mam. I będę się go trzymał, dobra. Ja sobie znajdę bulba, plantery i zaraz się zobaczymy. Dobra, moi drodzy, mamy kolejną planterę, tylko że troszeczkę musimy się do niej dokopać. I mam nadzieję, że jak będę leciał na moją platformę, to ona mnie nie zabije w trakcie. Ale no, jak będzie, to zobaczymy. Dobra, więc ja sobie ubijam tego kolejnego bulba. I widzimy się za chwileczkę. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy już w domu, jak widzicie, wszystko sobie posegregowałem i jak widzicie, mam tu jakiś living shard, kurczę. Nie wiem czemu, ale wygląda to jak serduszko i pewnie to jest jakieś zwiększenie zdrowia. Jest to materiał, więc pewnie będziemy mogli z tego coś zrobić, żeby sobie zwiększyć mianowicie ten... Ale to zdrowie? O kurde, ile tu jest rzeczy? Z tego się robi Terra Blade? Terra ostrze. Terra ostrze. Śmiesznie to w sumie brzmi. Owoc życia z tego mogę zrobić. O kurczę, to fajnie. Plantera bulb mogę zrobić. LOL! Ciekawe. Jakiś flask. Widzę, że to jest jakiś rogue damage. Okej. O, zwiększa maksymalne zdrowie za 25 punktów. Kurczę, ale fajnie. Aha. I potrzebujemy tak jakiegoś stardustu. Stardustu oraz jakichś astral barów. Nie mam pojęcia skąd to wziąć, ale na pewno jeszcze następny odcinek będę wiedział. I tu jeszcze jakieś kurcze bronie, co to jest? Jakieś nowe przedmioty kompletnie. Wow! Lewiatan, 121 punktów obrażeń dystansowych, ciekawe. Będziemy sobie to tworzyć, pewnie jak zdobędziemy materiały. Jeżeli wiecie coś na temat tych właśnie przedmiotów, do tych wszystkich broni, które tu widzicie na ekranie, to możecie mi napisać, jak je zdobyć i gdzie mam się udać, żeby je zdobyć i żeby je stworzyć. No a co? Teraz się zajmiemy z otworzeniem wszystkich paczuszek z planterki naturalnie. Z tego coś mogę zrobić? Mogę coś z tego zrobić, proszę bardzo, ze Stingera z dungeonu, więc fajnie. To sobie odłożymy, pewnie sobie coś z tego zrobię, zobaczymy. A w ogóle ile to miało obrażeń? 276? Ale bardzo wysoka szybkość użycia. Ej, to może być naprawdę ciekawa broń, ten spiker. Będziemy chcieli na pewno to zrobić, tylko co to jest? Jakieś dziwne te sztabki, nie mam pojęcia skąd to brać, tak szczerze mówiąc. Dobra.
To reszty już chyba nie trzeba sprawdzać, wszystko już tutaj mamy sprawdzone. No to co, moi drodzy, przyszła pora na to, żeby otwierać sobie paczuszki z planterki, więc patrzymy, dostaliśmy kluczyk do świątyni. Oczywiście też ten woreczek od plantery i dmuchawa do liści. Jak mam być szczery, no to nie jestem najbardziej zadowolony na świecie. Ale dobra, zobaczymy, na razie mamy to i to. Kolejny ten przedmiot, drugi klucz. O, i mamy pistolet na osy, to super. Bardzo mi się podobała ta broń, bo to jakby jest ulepszona wersja tego bigana z pszczoły zwykłej, wiecie o co chodzi, z tego bossa. Kolejna, mamy siewce. Tak to się nazywa? Mamy siewce, czyli broń dla wojownika, więc całkiem ciekawie to wygląda. I mamy też pigma kostur. Pigma staw, super, to mi się bardzo podoba, bo one są bardzo mocne, te mopki. Jeszcze trafił nam się paskudny. No cóż, odrzut nie jest jakiś taki super ważny, ale na pewno będę chciał sobie tego używać, no bo zobaczcie, 45 punktów obrażeń, a te moje, a nie, moje są, mają więcej, kurczę. To i nie więcej będę chciał używać tak naprawdę, zobaczymy. Zobaczymy jeszcze. Może ulepszę to troszeczkę na jakiś lepszy prefiks i będzie miał więcej obrażeń od tego, no to będziemy używać tego, jeżeli nie, no to nie. W każdym razie na razie dajmy to tutaj, po prostu. Dostałem sadzonkę, chowańca mogę przyzwać. O mój Boże! To jest ten mały ja! Taki, wiecie, taki mały sadzonek, taki uroczy, słodki, ojej, ale super! O mój Boże, ale cudowny on jest! Ale fajna sadzonka! Jesteś naszym nowym przyjacielem w domu, witaj serdecznie, kolego! Ojej, ale fajny. Dobra, i jeszcze torebka skarbów ostatnia. Dostaliśmy kolejny ten przedmiot, cztery klucze. Kolejny stafik, dostaliśmy hak cierniowy. Cóż to jest? Czy to jest? Czekajcie, muszę stąd wyjść. A oprócz tego dostaliśmy jeszcze wybuch pokrzyw. To jest po prostu lepszy ten Wildthorn. Jeżeli wiecie o co chodzi, to jest broń z Iterforca. Dobra, zobaczmy ten huczek. To jest huk po prostu planterowy, lol? Czemu ja go nie pamiętam za cholerę? To jest niemożliwe. Hak cierniowy. Czemu ja go nie pamiętam? Ej, lol? Przecież to jest hak od normalnej plantery. Nie mam pojęcia, dlaczego ja go nie pamiętam. Może jest na niego jakaś niska szansa? Albo po prostu zapomniałem o jego istnieniu. Nie mam pojęcia, pewnie tak jest. To ma 14 speeda i 56 z zasięgu, a ten... No, ten jest dużo lepszy, więc zostaniemy sobie przy tym planterowym. Bardzo mi się podoba, fajnie to wygląda. No i mamy tutaj nowe przedmioty. Zobaczmy jeszcze przy okazji, jak już jesteśmy, czy możemy coś z tego zrobić. Możemy! The Swammer! Wow, aha, no tak, fragmenty wiru, czyli dopiero po Moonlordzie, no szkoda, jak mam być cztery, no się podnieciłem już troszeczkę. O, tu kolejny jakiś stafik, proszę bardzo. Aha, to jest po Frost Legionie, jak to się nazywało, Boże, Frostmoon, tak, po Frostmoonie, to jest ta broń z tego eventu, to są jakieś nowe sztabki, jakaś nowa Dark Plasma. Kurczę, pieczone, skąd ja to wezmę, nie mam pojęcia, ale na pewno się zaopatrzę w Wikipedię i zobaczę, gdzie to można zdobyć. Z tego nie mogę nic zrobić, bo w ogóle nie sprawdzałem, czy można coś robić z huków. Nie można, dobrze. Co jeszcze chciałem sprawdzić? Czy możemy coś z tego zrobić? Nie możemy, dobrze. Ze stafu możemy? Nie możemy. Z mieczyka? Też nie możemy, dobrze. Widzę, że tylko z broni dla maga się można cokolwiek zrobić, kurczę. Strasznie słabe jak dla mnie. Ale no dobra, mi się wydaje, że to jest wszystko w tym odcinku. Dziękuję wam za uwagę serdecznie. W następnym odcinku udamy się do dungeonu, mi się wydaje, po prostu. O tu, żeby zobaczyć, cóż tam się dzieje. Czy znajdziemy coś tam nowego, może jakieś nowe dropy, może nowi przeciwnicy, kurczę, pieczone, kto wie. Ale na ten moment ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się jeszcze raz ten materiał o fortecy latającej podobał, że ogólnie budynek wam się podoba. Dajcie znać w komentarzach, naturalnie jestem bardzo ciekaw waszej opinii. I co, i widzimy się już w następnym odcinku z naszej serii Terraria na modach. Z tej strony byłem ja, Zoku. Do widzenia.